klasyka spod znaku Szymanowskiego, Leszedeckiego i Zaremskiego nigdy się nie nudzi, lecz potrzebuje wprawy. Andrii Dorofejew pochodzi z Ukrainy. Współpracował z orkiestrami z Lwowa, Kijowa i Radomia. Podobnie kwartet smyczkowy Atma Quartet już nagrywa płyty. Bodajże niespełna rok przygotowujemy się do tego konkursu i dołożyliśmy wszelkich starań, żeby zaprezentować to godnie. Proszę trzymać kciuki. W konkursie cieszy nie tylko liczba wykonawców, m.in. z Polski, Rosji, Ukrainy i Izraela. Zaskakuje też ich warsztat, wiedza i pasja, z jaką opowiadają o polskich kompozytorach. Chcemy pozostawić po sobie dobre wrażenie. Gramy piękną polską muzykę. Chcemy zagrać idealnie. Uśmiech i zadowolenie widowni będzie też dla nas nagrodą. Konkurs organizowany przez Warszawski Instytut Muzyki i Tańca jest okazją do poznania nie tylko twórczości Stanisława Moniuszki. Kameraliści i pianiści zagrają perełki, utwory pochodzące z XIX i XX wieku, a wybrane z twórczości aż 50 polskich kompozytorów. Ja mam poczucie, jakbyśmy otwierali taki kufer z trochę zakurzonymi utworami, dziełami, które musimy dopiero przetrzeć szmatką, nadać im blasku i pokazać całemu światu. Jurorzy też mają niełatwe zadanie. Muszą wyłowić diamenty, zanim staną się brylantami. Oceniają nie tylko biegłość i znajomość trudnego repertuaru. Tak mi się wydaje, tak troszkę psychologicznie. Kontakt z kompozytorem i kontakt ze słuchaczem. To tworzy się takie trio, które dopiero daje to, na co czekamy. A kompozycja zaczyna żyć dopiero w uszach, wyobraźni, w sercu każdego słuchacza. Na większość prezentacji konkursowych wstęp jest bezpłatny. Laureatów poznamy już 27 września.